O, Bosik też z nami dzisiaj jest. Cześć, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj mamy do odpakowania kolejną książkę. Kolejną paczkę, a skoro paczka z książkami, to powiemy też troszeczkę o tym, jak wpływają książki, czyli dlaczego poprawiają nasze zdrowie. Zostańcie, bo może parę rzeczy się dowiecie i zainspiruje was to do czytania książek. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Czas na odpakowanie. Zobaczymy, co tutaj przyszło. Ja już wiem, że siedzimy źle, bo będą książki dla mnie, dla Oliwki i dla Amelki. W związku z tym zaraz się rozpakujemy, przesiądziemy, tak jak będzie wspólna część książek dla każdego do czytania. Po co tutaj dzielisz? Zaraz się dowiecie, po co ja dzielę te książki. O, dobra, a teraz musimy się przesiąść. Większą kubkę ułożyłem koło siebie, bo inaczej by zasłoniła po nos Amelkę. I to jest seria, prawie cała seria, bo jeszcze jedna książka dojdzie. Kwiatu paproci. Katarzyna Berenika Miszczuk. A tutaj jest to samo wersja, tylko dla dzieci. 3 książki napisałem na razie dla dzieci. Zobaczymy, czy będzie więcej. Łatwiejszym językiem. Pokażemy na tytuły. O, tu widać. Zostaw, poczekaj. O, tu powinno być widać tytuły. Tajemnica domów w Bielinach. Tajemnica ognia i Dąbrówki. I tajemnica Dąbrów. Tak, 3 książki. Tu jest ich 6, a w ogóle jest 7, ale 7 już chyba też przyszła. Więc mamy również 7. część. No i teraz taka kwestia. W poprzednim filmie powiedziałem, że książki pomagają przy Aspergerze, ale również książki pomagają przy depresji. Dlaczego? Dlatego, że człowiek koncentruje się na tym, co jest w książce. Oczywiście książka musi być dość dobra. I nie mówię tu o książkach takich w stylu poradniki, jak poradzić sobie z depresją, jak być bardziej pozytywnie myślącym i tak dalej. Tylko mówię o takiej literaturze, nazwijmy to pięknej, klasycznej czy innej, gdzie jest po prostu akcja, jakaś treść i tak dalej. I dlaczego pomagają? Dlatego, że koncentruje się na tym, co jest w książce. A przy okazji, oczywiście, książki te są bardzo dobre dla dzieci. Od najmłodszych lat, dlatego, że też uczą koncentracji, wyciszenia, uspokojenia się, skupienia się na tym, co jest, przetworzeniu słów na obrazy, żeby widzieć tą akcję, która się dzieje w tym wszystkim. W związku z tym rozwijają również umysł dziecka. Książki są również bardzo dobre w momencie, w którym idziemy spać, żeby zamiast wyłączyć telewizor, pójść spać, przeczytać parę stron książki. I według badań nawet 15 minut dziennie czytania powoduje, że te książki już na nas bardzo pozytywnie wpływają. Natomiast Oliwkę ciężko w ogóle odciągnąć od książek i mama musi krzyczeć, żeby już te książki zostawiła i poszła spać. Od środy w ferie do piątku Oliwka przeczytała mniej więcej 2 takie książki po 440 stron. Coś jeszcze poza tym? Tylko te 2? Tylko te 2. No to jakieś 800... A jeszcze kawałek Wiedźmina. Aha. Jakieś 800-900 stron generalnie rzecz biorąc. No i książki ja selekcjonuję, bo zastanawiam się, czy Wiedźmin na przykład jest dobry dla dzieci, czy nie. W związku z tym ja czytam, a potem daję Oliwce i mówię, że może dopiero przeczytać. Tak samo zresztą robię z filmami, że często muszę obejrzeć film ja, żeby zobaczyć, czy coś w filmie nie odwalą jakiś szopek i jest właściwy dla dzieci, czy nie jest właściwy i zalecany dla dzieci. Te książki są w wieku 1-3 klasa, więc Oli musisz szybko przeczytać to, bo niedługo skończy 3. klasę. I będzie problem, że już wyrośnie z tych książek. No, ale to będziemy czytali. Znaczy ja będę czytał w tym momencie. A później ja. Tak, i będę zobaczył, co tam jest. Jest to bardzo... A Oliwka stwierdziła, że ta... No, co stwierdziłaś? Książki Katarzyny Bereniki Miszczuk mi się tamte 2 podobają. Tak, jest ulubioną autorką obecnie. W związku z tym kupiłem więcej, skoro piszę dostępnie. Te książki, które przeczytała Oliwka, ja przeczytałem jakieś 10 lat temu, jak dopiero co wyszły. Jeszcze przeczytałem jej pierwszą książkę ale o tym będzie, bo już ją kupiłem, żeby ją mieć, bo czytałem ją w PDF-ie, a w ogóle czytanie na laptopie, czytanie na notebooku, na komputerze czy na tablecie jest niedobre, bo szkodzi zdrowiu, więc jeżeli ktoś oczywiście może, to polecam zainwestować w książkę na papierze, bo jest nieszkodliwa. Czyli zestaw książek dla mnie i dla Oliwki, zestaw książek dla Oliwki i dla Amelki. Także zachęcam wszystkich do czytania i będziemy na tym kończyli. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Mela, kliknij i łapkę w górę. I do zobaczenia przy okazji następnego filmu. A na sam koniec polecamy Wam inne filmy z książkami. Tu jest jedna, tu jest druga. Tutaj jest nasz najnowszy film. Jeszcze raz kliknijcie subskrypcję. I do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa! Dobra. Teraz ja będę odpakowywać paczkę.